Gasiek, tak... będą radce? Nie wiem. Kurwa, czy Gasiek sam nie organizował pewnie? Gasiek w sklepie wybrał, ale jeszcze poradzę. Ile tu masz kuku? W odległości z domu? Odbija się. O, z 10 minut. Pierwsza. Ale Gasiu pobija. Gasiu. Ile ty masz? Z 2 minutki tu mam. No, także super. To kiedyś można będzie skończyć karierę w Podlesiu, nie? Na słonia, no nie, no tutaj boisko jeszcze nie jest za super, ale i tak chyba najlepsze w lidze, nie? Na razie. Tak jak mówili. No. Naturalne, nie? Trawa nie wegetuje, ale... No, ale jak po zimie, to i tak jest super, nie? To do 3 razy sztuka, nie? Bo... No, na razie 0-1-1-1, to liczymy, zdałoby się coś ukuć. Liczymy na to. Pierwszy raz wiosną na ławce w czwartej lidze, co jak na kadrze było? A w porządku, pozytywnie bardzo. To jak długo tam byłeś? Od poniedziałku do piątku. Bez meczu żadnego? 2 sparingi zagraliśmy. To z Pongiskim? Z Wartą Poznań i z Lechią Zieloną Górą. I co, jak to poszło? Tam? Z Lechią 3-3 i z Wartą wygraliśmy 5-1. Czy jakieś liczby były? Asysta, bramka? Coś? Bramkę się udało strzelić z Lechią. No to godnie reprezentowałeś Rosyjcą. Co, liczysz dzisiaj na jakieś minuty? No zobaczymy. Nie trenowałem teraz drużyną, to nie wiem na co liczyć za bardzo. No trener historyczny awans, nie? Do czwartej ligi tu mówił. No, tu... Wielkie mecze się grały. Wielkie, wielkie. Było parę takich spektakularnych spotkań, które graliśmy. Najbardziej zostało mi takie w pamięci na Uranie, gdzie już walczyliśmy o awans i już ten cel był taki gdzieś otwarty, bo na początku tak nie było, bo mieliśmy inne cele, ale później na Uranie przegrywaliśmy, pamiętam, 4-1 z Uranią. Wyciągnęliśmy na 5-4, to był taki mecz decydujący. No i awansowaliśmy w tym sezonie, to było naprawdę fajne. No to byśmy dzisiaj nie musieli wyciągać tak bez stresu. Co? No myślę, że nie, no, mam nadzieję, że nie. Życzę dobrego meczu dwóm drużynom, ale wiadomo, po której stronie jest serce. Czy ja cię na te plecy mam ścisnąć, czy nie? Tak spokojnie, czy nie? No. Nie źle. Wszystko na miejscu jest. Gancuś, dawaj 5 minutach się czerwona kart. Gancuś. Taka ostatnia kosa. Minę, co ja będę grał, nie zabieraj mnie. Po swojemu, 2-3 zdania sędziemu, kurde. Daj mi zagrać te 5 minut. Gwizdaj na koło, nie będzie dobrze. Tak. Ostatnia kosa w życiu, no. Co nie? Muszę kogoś wybrać, no. Muszę kogoś trafić, nie poświęcić. Kogoś trafić. No co, Kamil, jakiej frekwencji na transmisji się spodziewacie? No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że kibiców ściągnie się tutaj na stadion przede wszystkim, a transmisja będzie dla tych, którzy nie mogli dojechać, także... Tak jest, Śląski Sport TV na ratunek. A to już jeden mecz katowicki obskoczyliście dzisiaj. Tak, dzisiaj byliśmy na Sparcie, Katowice tam 8-1. Do przodu oczywiście. Do przodu dla Sparty, zobaczymy, ile tutaj będzie w ramach. No kompletu punktów katowiczanie dzisiaj nie zdobędą, bo tu ktoś musi się pozbyć. Wszyscy nie będą gotowali. Ostatnie 2 gole dla Rozwoju w derbach Katowic poza naszym obiektem to strzelił, nie powiem kto, ale Tomasz Wróbel. Tomasz Wróbel strzelił? No z Gieksą 2 razy, no. Na 2-2 i na 1-1 w meczu, w którym przegraliśmy. To miło to słyszeć, ale... To są fakty, no. To są fakty, no. Fajnie wspominać fakty, szczególnie te przyjemne, ale... My nie chcemy żyć historią, przynajmniej ja nie chcę żyć historią. Chciałbym, żebyśmy zagrali dobry mecz tutaj, stanęli na wysokości zadania i to, co sobie nakreślaliśmy przez cały tydzień, jak przygotowaliśmy się do tego meczu, żeby to przyniosło efekt końcowy w postaci zwycięstwa. Chłopaki, gramy derby, ale nie ma co tutaj mówić, że to są derby. To jest kolejny mecz, wy jesteście dobrze przygotowani, ja to cały czas powtarzam, w pewnym momencie przestanę, ale musicie być świadomi tego, że macie umiejętności,
wygrywania na wyjazdach, wygrywania w tych derbach czy meczach, wygrywania każdego meczu w tej lidze. Obojętnie, czy to przyjedzie najwyższy przeciwnik, który zajmuje w danym momencie pierwsze miejsce, piąte, ostatnie, jesteście w stanie wygrywać ze wszystkimi. Ja wam to mówię, ja was wierzę i jestem przekonany, że jeżeli wyeliminujemy tylko te takie małe błędy, które później powodują jakieś tam zaniepokojenie u nas, to my będziemy wygrywać seriami. Wyjazd u siebie, wyjazd u siebie. Skupić się opaki, żeby dobrze zaprezentować się w tym spotkaniu, zagrać dobry, bezbłędny mecz, strzelać bramki i cieszyć się. Jakie przewidywania dzisiaj na derby? No, to są wielkie derby. Wielkie. Ja życzę sobie był remis, no. Z jednej strony wolę, żeby Rozmi wygrał. No. No właśnie. A wynik? Jakby tak miał pan typować? Będzie 1-1. No, redaktor Czado nawet na derbach wielkich Katowic się pojawił. Co tutaj przywiodło? Nie no, jak Podlesianka gra z Rozwojem, to trzeba przyjechać, a poza tym ostatni mecz w karierze słyszę Sewerna Gazdarczyka, więc jest to okazja, żeby zobaczyć takie spotkanie, no i porozmawiać z piłkarzem, który gra w Stacji Polskiej. Zasłużył się też czymś. To prawda, no. Różne były historie, ale jego kariera jest wyjątkowo ciekawa i niecodzienna i jest to na pewno pretekst, żeby o tym porozmawiać. Nawet dzisiaj przez pryzmat Ukrainy, prawda? Dokładnie tak, no grał w 3 ukraińskich klubach. To, że to, co się dzieje wokół meczu, dla nas jest teraz nieistotne. Oddać to, co mu się należy, Gaz robi, czyli szacunek, ale my cały czas jesteśmy skupieni na meczu, nikt się nie wyłącza. To ma być 90 minut za... trawa ma się palić, a to będzie tylko być... Lecimy i zdobywamy tu 3 punkty, dawać. Kto wygramy? Dzisiejszym swoją bogatą karierę piłkarską skończy trenerem Gąsiarczyk. Brawo, brawo! Skaczemy, Fabian! Jest Piotrek. I boisko opuszcza grający dzisiaj po raz ostatni Seweryn Gąsiarczyk. Renner do Stachonia. Maciek, nie wiem czy wiesz, No. Ale Reni zagrał w pierwszym składzie Rozwoju Katowice jeden mecz. Czyli zagrał jednak. Tak, na Miedzi Legnica. No.
i graliśmy 0-0 i Reni przez cały mecz krył pana Robaka. I wyłączył go. No, miał tam Robak jakieś swoje sytuacje, ale Reni naprawdę zagrał kapitalny mecz wtedy, nie? Ależ teraz pograli gracze Rozwoju. Zobaczmy, uderzenie, jest bramka dla Rozwoju Katowice. Po pierwsze, 45 minutach drużyna Rozwoju Katowice prowadzi 1-0. Panowie, chcemy wygrać ten mecz, musimy grać tak jak zasadnie tylko się mówi. Karę się w***a, to nie jest piknik, a nikt nie odda się punktu. Jedno słowo pomaga. Teraz panowie, piło i się zjapie. Cały czas teraz będziemy musieli blisko, cały czas blisko. Panie, tak samo przy tych rzutach z auta, jak oni mają blisko, szybciej przesuwamy, bo musimy mieć przewagę w naszym polu karnym. Bramki i sytuacje stworzyliśmy z prostego środka. Jeszcze jedna rzecz, co zauważyliśmy na ławce, rozmawialiśmy. Dostajemy się te sektory boczne, dobiewamy piłki. Nie ma krótkiego słupka, nie ma 10 metra. Jesteśmy wszyscy na drugim, trzecim metrze. Chłopaki, ustawmy 10 metr, niech w ciemno idzie krótki i zobaczycie, że z tego strzelimy dzisiaj bramkę. Jeden zoo, w Derbach prowadzimy do przerwy. Spokojnie czy niespokojnie? Derby nigdy nie są spokojne, także na pewno emocje gwarantowane w drugiej połowie. Zobaczmy teraz, bo może być groźnie w polu karnym. Podlesianki, jest okazja dla Rozwoju, jest druga bramka. Cezary Ziarkowski wpisuje się na listę strzelców. Brawo, brawo, brawo! Dośrodkowanie, teraz pole karne i bramka samobójcza. Nie, chłopaki, spokojnie! No i teraz może być groźnie pod bramką Podlesianki. Zobaczmy, jest trzecia bramka dla ekipy gości. Ty taki, że... Dorzuca w pole karne. Jest uderzenie, jest jeszcze bramka. Kończymy spotkanie pomiędzy Podlesianką Katowice, Rozwojem Katowice, Rozwój. Ale nerwów! To rozdział dzisiaj, wiesz? 3 punkty pokonuje gospodarzy. Ano, nerwów! Także drużyna Podlesianki jeszcze kosztowa z tamtejszą Unią. Początek tego spotkania o godzinie 15:30, a ja na nasz obiad.
ciekawego widowiska. Czo, pierwsza bramka, co? Czo? Pierwsza bramka, co? No panie, panie, chciałem Cieszynka jakoś zrobić, ale zapomniałem. No. Kurde, szkoda, szkoda. Co, świąt? Aby wspierać drużynę. Mamy tu koleciu, co? Ale nerwów. Kurde, końcówka była strasznie nerwowa, ale dowiedzieliśmy to, może mecz nie był jakiś taki dla oka ciekawy. Ale emocji z takich, tak, ale z takich meczów właśnie trzeba umieć wywieźć takie ważne trzy punkty, najważniejsze. No ostatnio napisałem, że jak tak dalej będzie, to dwucyfrowa liczba, no to dzisiaj dwie, to dwa moją wiarygodność. Tak, zapaliłeś mnie taką motywację i dążę do tego, żeby tak było. Robię to wszystko dla drużyny, dla nas i mam nadzieję, że ta dwucyfrówka wskoczy. Cały czas się uczymy jako ludzie, jako drużyna. Są takie mecze, które ktoś powiedział, trzeba przegnąć. To był jeden z takich meczy. Macie się cieszyć, bo wygrać derby to jest na pewno super sprawa. Wygrać każdy mecz to jest super sprawa. Dziękuję bardzo. Kto wygrał mecz?